Łukaszku, kogo wkręcamy dla ciebie? Moją narzeczoną Alicję. Twoją narzeczoną Alicję. Chcesz jeszcze takie rzeczy robić przed ślubem? No, pamiętaj, przed ślubem takich rzeczy robić nie wolno. Powiedz, kiedy narzeczona zmieni się w małżonka? 5 września. To dobrze, za 3 miesiące. To jeszcze jest czas, wiesz, a jeszcze czas. Jak tam przygotowania, powiedz? Kurczę, no już praktycznie wszystko dopięte, prawie że na ostatni guzik. No ale wiadomo, sakramentami może być zawsze sakramenckie zamieszanie. I w tej sprawie może pomóc tylko i wyłącznie Budzilla. Halo? Szczęść Boże, witam serdecznie. Ksiądz Otokar Bąk, witam. Archidiecezja Jeleniogórska. Witam. Zostaliśmy poinformowani o planach małżeńskich na pierwszą sobotę września. No mamy dużo kłopotów z państwem, mamy dużo kłopotów. Po pobieżnej analizie, a potem wnikliwej analizie ksiąg parafialnych, okazało się, że pani brakuje tutaj bierzmowania, sakramentu bierzmowania. Dokładnie. Sięgnęliśmy zatem głębiej i okazuje się, że nie mamy także informacji zarówno o pierwszej komunii, jak i chrzcie. To już niemożliwe. Jak to mówimy, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ale zaświadczenie chrztu z kościoła już mam. Tak, ale ja nie mam, wie pani. Tak, no ale my będziemy w przyszły weekend. Oczywiście, tylko w przyszły weekend akurat mnie nie będzie. Państwa problem nie jest odosobniony. Wielu nowożeńców ma ten kłopot ostatnimi czasy. Wprowadziliśmy testy wiedzy religijnej, testy telefoniczne. Jak nazywał się ojciec synów Zebedeusza? Proszę bardzo, to jest proste rozgrzewkowe. No. Nie mam pojęcia. Ojciec synów Zebedeusza. Nie mam pojęcia. Cały czas pani podpowiadam. Ojciec synów Zebedeusza. Zebedeusz. I pani, jak się trochę pomyśli, mam wrażenie, że Łukasz wiedział od początku. Prawda, Łukaszku? Łukasz na pewno wiedział. No, prawda, że wiedziałem. Słuchajcie, jakbyście potrzebowali dwóch świadków na waszą wrześniową uroczystość i tysiące fanów, którzy teraz klaszcząc Alicji wyznają coś w rodzaju uwielbienia i miłości. Ale wiesz, po tym wszystkim nie wiem, czy Alicja nadal jest na tak. Ala, poczekaj, bo on już klęczy. Co prawda w rękach nie ma tego pierścionka, który ci nie tak dawno. Odegrajmy to, Łukaszku, proszę. Parę porannych słów dla Alicji. Cześć, Myszko, pamiętaj, że cię bardzo kocham. Tak. Nie zapominaj o tym. Tak. I Alicja odpowiada. No, mamy to załatwione, Łukasz, tak jak chciałeś, proszę bardzo. Do usług. Numer konta ten sam, no. Przyjmujemy koperty tylko ze strony pana młodego. Wszystkiego dobrego dla was, trzymajcie się. Stawaj, nie udawaj.